Jest niedziela, 15 sierpnia. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Extra Mundo Lux Est Porta. Dzisiejsze spotkanie dwóch kobiet, które oczekują potomstwa, to dobry moment na zatrzymanie i posłuchanie ich rozmowy. Zaproś do niej Ducha Świętego. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Maryja po zwiastowaniu nie została posłana do świątyni, by podziękować za dar powołania, ale śpieszy do starszych krewnych, aby podzielić się z nimi radością i ofiarować swoją pomoc. Doświadczenie miłości Boga jest siłą, która przynagla ją do wyruszenia w drogę. To spotkanie z drugą osobą, która też jest dotknięta łaską Boga. Co Bóg uczynił w Twoim życiu? Kim jest dla Ciebie? Spotkanie Maryi z Elżbietą jest też spotkaniem dwóch nienarodzonych jeszcze proroków,
Jezusa i Jana. To drugie spotkanie jest możliwe dzięki łasce Ducha Świętego, który staje się aktywny, słysząc pozdrowienie Maryi. Całe spotkanie jest przepełnione wielką radością. Jednocześnie pełne jest uniżenia i posłuszeństwa. Jakie są Twoje spotkania z drugim człowiekiem? Czego dotyczą? Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, zastanów się chwilę nad tym, jak wygląda hymn uwielbienia wypowiedziany przez Maryję. Wybierz z niego kilka rzeczy, które teraz są dla Ciebie najważniejsze. Zobacz, za co Maryja dziękuje, o co prosi. Czy odnajdujesz w nim swoje słowa? W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Maryjo, prowadź mnie po drogach życia i ucz, jak cieszyć się ze spotkania z Bogiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.